Witam Cię, bracie i siostro, w kolejnym odcinku naszego wideobloga. Chciałem dzisiaj powiedzieć trochę na temat tego naszego podejścia do rzymskich katolików, no i do ludzi innych wyznań. Dlaczego kręcimy filmy w ogóle? Też chciałem się tu odnieść do tego. Ja osobiście dlatego zdecydowałem się mówić o tym wszystkim, co tutaj wyczytałem w Słowie Bożym, ponieważ wiem, że tutaj w Polsce nie ma w ogóle żadnej tradycji czytania Słowa Bożego. Nikt, nawet jeżeli jest wierzący, za bardzo nie sięga do Słowa Bożego. Przynajmniej ze swojego doświadczenia. Z mojego doświadczenia to mówię, bo nie wiem, jak jest gdzieś indziej. Może są jakieś miejsca w Polsce, gdzie faktycznie to Pismo Święte jest czytane więcej. Natomiast moje doświadczenie mi pokazało, że właśnie ludzie mają bardzo małe wyobrażenie, wiedzę. Bardzo mało osób przeczytało w ogóle całe Pismo Święte od deski do deski. A więc dlatego się zdecydowałem. Mówię o tym wszystkim w kontekście rzymskiego katolicyzmu, ponieważ no, żyjemy w kraju rzymskich katolików, nie ma co się oszukiwać. Większość ludzi chodzi do tego kościoła i w tym kościele nie ma takiej tradycji, żeby w domu ludzie sobie czytali Słowo Boże, a już na pewno nie, że regularnie i nie od deski do deski, tylko co najwyżej otwierają jakikolwiek fragment, czytają go, a wiem o tym, że fragmenty, które są wyrwane z kontekstu, w ogóle zaburzają często to, co autor chciał powiedzieć. Nasze podejście do rzymskiego katolicyzmu jest takie, że osobiście ja nic nie mam do ludzi, którzy chodzą do kościoła rzymskokatolickiego. Nie czepiamy się ludzi, nasze filmiki nie są po to, żeby obrażać rzymskich katolików. Tylko po prostu odnosimy się do rzymskiego katolicyzmu, bo nas otacza w koło, tak? I ci ludzie są jakby celem naszej ewangelizacji. Tutaj najczęściej ich spotykamy, więc najczęściej pytań także dostajemy od rzymskich katolików. Więc od razu te filmiki tak jakby odpowiadają też na część pytań, które by mogli zadać. My nie zgadzamy się po prostu z całą koncepcją Kościoła rzymskiego i z doktrynami Kościoła rzymskiego, które naszym zdaniem nie są biblijne. I dlatego tak często odnosimy się do nich. Natomiast do samych ludzi w kościele, tak jak wcześniej już powiedziałem, no to nic nie mamy i w ogóle filmiki nie są po to, żeby komuś, nie wiem, dopiec, komuś dogryźć, tylko po prostu, żeby pokazać prawdę. Ja wiem sam, że dopóki nie przeczytałem, dużo rzeczy miałem takie mylne wyobrażenie w ogóle, które nie ma żadnego związku z rzeczywistością i bardzo bym się na przykład cieszył w jakimś tam okresie mojego życia, że mógł takie coś pooglądać, posłuchać, że ktoś by mnie zaciekawił Słowem Bożym, bo ogólnie takiego nie tworzy się takiego zaciekawiania Słowem Bożym w kościele rzymskim. Po prostu, a często jest nawet tak, że nie czytaj, bo zgłupiejesz albo coś takiego, no to jest kompletna bzdura. No tak, dla świata zgłupiejesz. Dla świata zgłupiejesz, jeżeli pójdziesz za Chrystusem, to świat cię nie będzie rozumiał. To jest wiadome, natomiast nie zgłupiejesz. W życiu nie byłem bardziej świadomy niż teraz właśnie. Ponieważ my jesteśmy chrześcijanami takimi, którzy wierzą sobie w wolności, spotykamy się z braćmi w wolności, należymy do różnych organizacji, co nie znaczy, że nie spotykamy się z ludźmi z różnych tam kościołów, które są urzędowo, że tak powiem, zatwierdzone. Natomiast my działamy w wolności, tak, ducha i nie mamy zamiaru na razie przynajmniej tej wolności swojej tak ograniczać, gdzieś tam się zapisywać w urzędach lub gdzieś indziej. Ogólnie też kręcimy te filmiki, też dla mnie to jest bardzo ważne,
żeby ludziom pokazać piękno Słowa Bożego i żeby ich tym Słowem Bożym zaciekawić po to, żeby sami zachcieli sięgnąć po to Słowo i sami zechcieli po prostu się w nie zagłębić i żeby było dla nich czymś, co jest ważne, czymś, co niesie prawdę, tak? Bo Słowo Boże dla mnie ma prawdę absolutną, tak? Bożą, która jest ponad tym, co sobie myślą ludzie, tak? Ludzie sobie mogą myśleć na różne tematy, różne rzeczy, na przykład na kwestii moralności. Ludzie mogą sobie tworzyć moralność, która się zmienia, tak? A ja tu mam moralność, która się nie zmienia, bo powiedział, że nic, że on nie zmienia zdania i on nie zmienia swoich przykazań, jak powiedział Jezus, żadna jota nie przeminie z prawa, tak? I moralność, tak, jest stała. Mamy coś, do czego mogę się zawsze odnieść w moim biegu mojego życia. Jeżeli byłem człowiekiem w świecie, nie wierzyłem w Boga, tak, nie kierowałem się w ogóle Słowem Bożym, to nie miałem takiego punktu odniesienia. Zawsze punktem odniesienia co? Nauka będzie, tak? Albo to, co ludzie wymyślą, do czego dojdą. A to się co 5 minut zmienia. Samoloty, które były 100 lat temu, dzisiaj jak ktoś popatrzy na te filmiki, to już jest przeżytek. To już wygląda jak kpina, tak? Dużo teorii, które były z, nie wiem, 50 lat temu, już dzisiaj są nieaktualne, są bez sensu i za 50 lat będzie tak samo. W ogóle nie wiem, jak można opierać swoje życie na tym, co sobie tam człowiek wymyśli, jak to się co chwilę zmienia. I tak samo jest w kwestii moralności, tak? To się cały czas zmienia i dlatego chciałem ludzi przekonać do Słowa Bożego, żeby oni mieli to oparcie, żeby ich życie było lżejsze. Lżejsze w kwestii takiej, że są pewni tego, że idą w dobrą stronę, tak? A nie są miotani cały czas w różnych kierunkach tym, co sobie jakiś człowiek ubzdura albo wymyśli, tak? I to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ patrząc na otaczający świat, naprawdę człowiekowi się serce kraja. Ostatnio miałem nawet taką rozmowę z panią z Kanady, bo widziałem taki filmik o Kanadzie, że tam jest dozwolona zoofilia, różne zboczenia seksualne są na porządku dziennym. Dzieci w podstawówce mogą sobie wybierać płeć. No i pani z Kanady taka do mnie napisała i po prostu wymieniliśmy kilka maili i się spytałem, czy to jest prawda wszystko tam. No i ona napisała, że tak. No i ogólnie dziadkowie są tam uważani za bardzo nietolerancyjne osoby i w ogóle wnuków nie widzą. Często tak mi ta pani pisała, pozdrawiam zresztą, że po prostu no, dziadkowie płaczą gdzieś tam po domach, bo wnuków nie widzą. W ogóle ciężka sprawa. To nie idzie w dobrą stronę, ogólnie świat nie idzie w dobrą stronę. I dlatego właśnie ten głos nasz, bo chcielibyśmy ludziom pokazać, nie wszystkim oczywiście, bo wszyscy nie będą chcieli tego słuchać, tylko tym, którzy chcą, którzy szukają prawdy, którzy szukają sensu swojego życia, celu, bo w świecie go nie znajdą, to jest dla nich tak naprawdę. I nie my jesteśmy dla nich, my tylko jesteśmy jakimś tam ludźmi, którzy słowo głoszą, a to już Bóg da im wzrost, bo to nie chodzi, żeby się opierać na nas, tylko na Słowie Bożym, żeby zaczęli ludzie sami czytać. Oczywiście, jeżeli szybciej dojdą do jakichś rzeczy dzięki naszemu głoszeniu, to chwała Panu i to jest tylko dzięki Niemu. I tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i pozdrawiam i niech pokój Jezusa Chrystusa będzie z Wami.